Na naszej festiwalowej, uniwersyteckiej, radiowej scenie teraz Misia Furtak, która ma już za sobą koncert na Olsztyn Green Festiwalu 2021. Cześć, witaj. Cześć, dzień dobry. To był twój pierwszy raz tutaj na plaży nad jeziorem, nad jeziorem Ukiel? Absolutnie pierwszy raz jestem na tym festiwalu i na scenie, i poza sceną. Co więcej, to jest chyba w ogóle mój drugi raz w życiu, kiedy jestem w Olsztynie, a wydaje mi się, że byłam tu pierwszy raz jako jakieś takie dosyć małe dziecko, więc jest to na pewno moja pierwsza świadoma wizyta w Olsztynie i jestem zszokowana tym, jak wspaniałe to jest miejsce. I ten festiwal jest tak totalnie uroczy, że aż się zastanawiałam dzisiaj, grając próbę dźwięku, dlaczego wcześniej nigdy na nim nie byłam. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, od razu wyprzedzając twoje potencjalne pytanie. Choć przyznałaś mi, że miałaś obawę co do występu na dużej scenie z uwagi na charakter twojej twórczości, no to publiczność widziałem, zdążyłem na końcówkę, bo też obowiązki tutaj związane z tą sceną nie pozwoliły mi wysłuchać całego koncertu, ale widziałem, że publiczność była oczarowana. Na plaży siedziała, chłonęła tę muzykę, wydaje mi się, bardzo przyjemnie. Bardzo się cieszę, że udało nam się wpasować w to miejsce i że rzeczywiście nie było to jakoś takie przesadnie niepasujące, bo to zawsze jest ryzyko. Jednak duża scena się rządzi swoimi prawami i tutaj bardzo się cieszę i bardzo dziękuję publiczności, bo to zawsze zależy od tego, kto jest po drugiej stronie. Także bardzo dziękuję wszystkim, że tak słuchali czujnie i że pozwolili nam być sobą, bo tutaj można było albo pójść w odkręcenie głośności i po prostu tak trochę przyjęcie innego formatu na to, co gramy, niż to, co robimy normalnie. Ale my zaryzykowaliśmy takie bycie sobą i jestem bardzo wdzięczna, że mogliśmy sobie na to pozwolić. Ten festiwal to oczywiście piękna polska muzyka, ale on też zwraca uwagę na wiele ważnych tematów, takich jak środowisko, ocieplenie klimatu. Ty dzisiaj jesteś ubrana, podkreślasz tę zieleń festiwalową również w swoim stroju. Powiedz, czy to są tematy tobie bliskie, czy starasz się na co dzień zwracać uwagę na to, co robisz, by nie szkodzić planecie? Bardzo tak, to są oczywiście ważne rzeczy. Na poziomie takiego codziennego życia wiadomo, że warto na to zwracać uwagę, chociaż najważniejsze to są te duże rozwiązania systemowe i na pewno my jako pojedyncze jednostki możemy się do tego przykładać, ale też byłoby wspaniale, gdyby ci najwięksi zanieczyszczacze zechcieli trochę zdjąć nogę z gazu, bo wszyscy bardzo źle skończymy niebawem, jeżeli to się nie zmieni. Ale rzeczywiście jest to bardzo ważne dla nas i staramy się też, jeżdżąc w trasy, tak to organizować, żeby to było jak najmniej szkodliwe i przy okazji organizowaniu festiwalu tchnienia też to był całkowicie zero waste festiwal, nie było żadnych kubeczków plastikowych, wszyscy przyjeżdżali ze swoimi naczyniami i tak dalej, tam gdzie można o to zadbać. Staram się o to dbać i o tym pamiętać. To zapytam teraz o to, co słychać u Misi Furtak artystycznie. Jak wykorzystałaś te ostatnie 2 lata, kiedy koncertów nie można było jakoś grać zbyt wiele? Już ponad dwa lata temu ukazała się twoja autorska płyta. Czy to czas już na nowe piosenki Misi Furtak, nowy album? Tak, powiem, już po koncercie mogę to powiedzieć, ale dzisiaj w czasie koncertu graliśmy po raz pierwszy w ogóle prapremierę światową części piosenek z mojej nowej płyty, która wyjdzie w listopadzie. I to jest właśnie pandemiczna płyta. Ja od lipca do kwietnia tę płytę pisałam z Albertem Karchem, który grał dzisiaj na perkusji w zespole. Albert mieszka w Kopenhadze, więc ta płyta była pisana zdalnie. Nie tylko dlatego, że pandemia, ale też dlatego, że rzeczywiście wszyscy muzycy, którzy na tej płycie występują, byli rozsiani po świecie. Mamy ekipę mocną, właśnie duńską, polską, mamy z Irlandii chłopaka. Myślę, że też ta płyta byłaby znacznie bardziej w jednym miejscu osadzona, gdyby tej pandemii nie było, więc trochę to jest takie też napędzające się, że dało nam to, ileś rzeczy ograniczyło, ale też dało nam to jakieś nowe możliwości. Na pewno był to bardzo wymagający proces. W życiu się chyba nie nauczyłam tyle przez jeden proces intensywny, który też się bardzo rozciągnął w czasie przez to, bo jednak twórcza praca zdalna to jest kompletnie jakiś inny rodzaj pracy. No ale to musieliśmy się z tym zmierzyć po prostu i jestem nawet dosyć dumna, muszę powiedzieć, z nas, że nam się to udało skończyć, bo było dużo
po prostu momentów, na których można było się wywalić. I udało nam się mimo wszystko tę płytę dowieść do końca, więc teraz jesteśmy na etapie takiego ustalania co, gdzie, kiedy, daty, klipy, pomysły i tak dalej, żeby ta płyta w jak najfajniejszym anturażu jesienią mogła się pokazać. Ciągniecie do tej międzynarodowej współpracy chyba cały czas, prawda? Wiesz co, tak. Ja po prostu też jestem z tego świata. Wiele lat nie mieszkałam poza Polską. Mam bardzo dużo znajomych za granicą. Zaczynałam też muzykę w ogóle poza Polską. Więc ten kontekst taki międzynarodowy jest dla mnie całkowicie naturalny. Wręcz jak śpiewam po polsku, to bardzo lubię, bo lubię pisać też po polsku, ale zawsze mam potrzebę tłumaczenia tego, bo też to nie do wszystkich dociera. I bardzo dużo moich znajomych z zagranicy, którzy słuchają właśnie tego, co śpiewam, pyta mnie, o czym to jest i że czemu częściej nie przyjeżdżam na koncerty. Więc wiem, że to nie wyczerpuje ten, jakby to funkcjonowanie na jednym rynku, nie wyczerpuje tak naprawdę tego mojego jakiegoś takiego przestrzeni, w której się czuję jak w naturalnym swoim habitacie. To ile dziś możesz powiedzieć o tej płycie, o treści piosenek, o tym, co będziesz chciała nam powiedzieć przez nią? Wiesz co, no, płyta z ileś tych piosenek jest starszych nawet niż tylko od lipca, bo wiele z tych szkiców już wcześniej istniało. Natomiast ja przez ten czas późnego lata i jesieni napisałam i zimy też. Napisałam teksty, śmieję się, bo to taka jest, te teksty są takie zimowe, niektóre ciężkie po prostu, bo też, że tak powiem, taki mamy klimat i taką mieliśmy jesień. I ta płyta jest umoczona w tych politycznych tematach. Nie jest napisana w formie jakichś takich bezpośrednich protest songów atakujących, konfrontacyjnych, ale na pewno jest wypunktowaniem jakichś rzeczy, które bardzo mocno poczułam, zaznaczeniem jakichś sytuacji, które uważam, że były wyjątkowo absurdalne, chociaż też było ich wyjątkowo dużo. I na pewno nie wszystkie piosenki dotyczą polityczno-społecznych sytuacji, ale bardzo wiele jednak tak. To jakieś wstępne terminy jeszcze spróbuję wyciągnąć? We wrześniu będzie singiel, w październiku będzie singiel, w listopadzie będzie płyta, więc już tak naprawdę lada chwila zaczniemy uruchamiać te kolejne kroki. To jeszcze zapytam o projekt Francis, czy coś w tym temacie jeszcze może się wydarzyć? Nigdy nie mów nigdy. My akurat z Piotrkiem jesteśmy oboje w przeróżnych projektach i zawsze zajęci. Piotrek nawet jeżeli chodzi o różnorodność projektów, to zdecydowanie tutaj wygrywa tę konkurencję, bo on rzeczywiście jak nie solo, to w hip-hopach, jak nie w hip-hopach, to ze Stefkiem Wesołowskim, jak nie solo płyta, to coś pisze ilustracyjnego, jeszcze innego. Albo Janka, albo nie wiem co. Ma wiele rzeczywiście tych projektów. Mam nadzieję, że nam się kiedyś uda spotkać w takim momencie, żebyśmy jakby oboje byli w tym samym momencie zainteresowani tym samym i z ogromną chęcią zrobiłabym nowy materiał Francis, bo uwielbiam Piotrka, uważam, że jest fantastycznie zdolnym człowiekiem i uwielbiam to, co robi, więc mam nadzieję, że on jednak teraz poszedł bardziej właśnie na przykład w Jankę, a ja w takie pianinowo-akustyczne rzeczy, ale jak znowu się przetniemy w tym samym jakby muzycznym świecie albo czymś, gdzie się możemy jakby trochę pociągnąć wzajemnie w swoje światy, to bardzo chętnie nagrałabym coś nowego, Francis. Czy dziś czekasz jeszcze na jakiś koncert? W roli widza pojawisz się na plaży? Na pewno, ale ja bym w ogóle, ja na festiwalach mam taki tryb harcerki, że biegam z programem od do i oglądam wszystko i każdego po kawałku, żeby sobie zobaczyć, więc tak naprawdę jak mi się uda zobaczyć jak najwięcej, to wtedy będę zadowolona. A jakiś obrazek już taki, który myślisz, że zostanie ci w pamięci z tego Olsztyna 2021 roku? Wiesz co, ten widok na jezioro i bardzo śmiesznie jak się idzie na backstage z drugiej strony, to tam się pojawiło bardzo dużo kaczek i one tak wysypały te plaże, jak takie wczasowiczki się rozłożyły i cały dzień dzisiaj leżały, my biegaliśmy w nerwach tam i z powrotem, a te kaczki w takiej pełnej, po prostu luz, wakacje, one tam sobie leżą i siedzą
i mam właśnie zbiegania do sceny obraz tych kaczek tam leżących, takich rozpłaszczonych na tym piasku, więc na pewno to ze mną zostanie, ale też obraz ze sceny tak naprawdę, ta wizja ludzi słuchających nas, to było coś bardzo, bardzo fajnego, bo przez to, że jest jasno też oczywiście nie można sobie poszaleć ze światłami wtedy, ale też widać ludzi i można mieć kontakt wzrokowy i się odezwać do kogoś bezpośrednio. I to było bardzo miłe też. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy byli na koncercie i na pewno ten obrazek właśnie państwa patrzących na nas ze mną zostanie. Dziś na festiwalu jeszcze Blasz, Clock Machine, Margaret i PZ, a my już kończymy nasze festiwalowe studio na antenie radia UWM FM z Olsztyn Green Festiwalu 2021. Będziemy tutaj także w niedzielę. Misia Furtak była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. I do usłyszenia mówimy także słuchaczom radia UWM FM, ale wciąż zapraszamy do strefy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego tuż obok małej festiwalowej sceny.